Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literaccy. Dzisiaj przychodzimy do Was z wyjątkowym vlogiem, bowiem mamy zaszczyt i ogromną przyjemność być patronem medialnym książki Prawdziwe Fałszerstwa Lidii Payne. Możemy się od razu pochwalić, tak? Możesz pokazać. Mogę, pokażę. Tutaj na miniaturze jest, ale zobaczcie, tak wygląda nasze logo. Książka jest wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nam szczególnie bliskie, tym bardziej jesteśmy niezwykle dumni, że możemy objąć tą książkę patronatem medialnym. I o czym ona jest? Nie, ja chciałam jeszcze coś jednego. Ponieważ podczas ostatniego naszego vloga na temat patronatu mieliście trochę pytań i ja chciałam teraz te pytania odpowiedzieć Wam na nie na wizji. A mianowicie, jak to jest, że bierzemy teraz patronat, a będziemy tę książkę czytać? No więc zawsze jedno z nas prosimy o PDF-a i go bardzo pobieżnie, bardziej lub mniej przeglądamy. Czy język nam się podoba? Nie czytamy całej książki od razu, ale na pewno tematyka, która jest zawarta w tej książce, sposób pisania, dowiadujemy się o autorce, zerkamy, kim jest ta postać, to na pewno nam przybliża bardzo mocno to, o czym jest książka i jaka ona może być. I dopiero wówczas, kiedy mamy wiedzę, dokładnie, podejmujemy decyzję, tak, czy w tą, czy w tą stronę. I ta książka zdecydowanie tą szalę przechyliła na naszą korzyść. Tym bardziej, że ja jestem miłośnikiem zdarzeń, które pani Lidia Payne opisuje w tej książce, bo mamy tutaj do czynienia z fałszerstwami, z mistyfikacją, z oszustwami. Wszystko to oczywiście czasem w imię pieniędzy, czasem w imię sławy. Natomiast często jedno i drugie. Bardzo często. Natomiast sięgamy tutaj po malarzy, sięgamy do Szekspira, sięgamy po naukę, po film, nawet po sytuacje związane z zapachami, z torebkami. Wszystko, co w dzisiejszych czasach okazuje się być fake newsem, to samo zdarzyło się 100 lat temu, 200 tylko lat się temu. Tylko nie nazywało się fake news, no bo wiadomo. Tylko fałszerstwem. Fascynująca rzecz. Mamy nadzieję na wielką przygodę. I ja mogę Wam powiedzieć jedno, że ja jej w ogóle nie czytałam. Ja czytałem. A Daniel ją podczytywał. Podczytywałem już ją w PDF-ie. Więc właśnie ja będę teraz mówiła na bieżąco o swoich emocjach. Tak, zabrakło mi słowa. A ja powiem Wam, co z niej pamiętam i co sobie przypomniałem. A ja jeszcze chciałam tylko dodać, że Daniel, odkąd pamiętam, a wiecie, znam go ładnych parędziesiąt lat. Parędziesiąt, tak to ładnie brzmi. Zawsze mówił, że on to miałby ochotę napaść na jakieś muzeum, ukraść jakąś, wiecie, jak kraść to miliony, nie? Gosiek, no, ale to były młodzieńcze fantazje, ale z racji tego, że oglądałem film z Seanem Connery i Kateriną Zeta-Jones. Nie tylko ten, no i Wabank oglądałeś, przecież to o to raczej chodziło. Tak, słuchajcie, oczywiście nigdy taka rzecz nie nastąpiła i nie nastąpi. Były to jakieś młodzieńcze fantazje, natomiast jestem pełen podziwu dla tych filmów, bardzo lubię tego rodzaju rzeczy i jestem przekonany, że ta książka w pewnym stopniu jest również o rzeczach, które mnie bardzo, bardzo interesują. No dobra, ale nie będzie to jedyna rzecz, którą czytamy podczas tego vlogu. Nie wiem, Małgośka, czy będziesz... Będę słuchać, bo przecież ja zawsze słucham. A czego będziesz słuchać? Będę słuchać, mój drogi, Aubeny Grabowskiej. Cały rzeki czas płyną jak chcą. Dobra. Tak. To jest moja kolejna książka, już trzecia z tej autorki. I będę podkreślać cały czas, że jej słowotwórstwo. Nie chciałam obrazić jej nikogo. Pióro. Jej pióro, jej komponowanie przez nią zdań jest dla mnie czymś wyjątkowym. To jest z taką subtelnością, kobiecością, a jednocześnie ogromną siłą. I te książki zawsze mają dla mnie taki wielowymiarowy wymiar. Wielowymiarowe są. Zdecydowanie oddziałują na każdy z moich zmysłów. Jest to coś pięknego. No. I mam nadzieję, że tym razem tak będzie również. Dobra. Co ty masz znowu z okularami, Daniel? Mi się zepsuły okulary, ale niestety nie jestem w stanie dzisiaj naprawić. No trudno. Żyćko. Ja będę czytał jeszcze dwie książki. To jest Tomasz Duszyński, Glac, Kraj Pana Boga. To jest chyba środkowa część przygód dwójki śledczych, czyli pana Franca Koszeli i Wilhelma Kleina. Rzecz się dzieje w hrabstwie kłodzkim, kryminał, lata 20, czyli coś, co ja bardzo lubię. A czemu zaczęło się od tej części?
Dlatego, że ją mamy. A bardzo długo leżała na półce. One nie są ze sobą powiązane, można czytać je w Ale jakaś widzka, pamiętam, pozdrawiam cię serdecznie, ty będziesz wiedziała. Jakaś widzka właśnie bardzo polecała mi tę serię. Tak, ale ona naprawdę, my kiedyś tą książkę dostaliśmy, ona bardzo długo leżała na półce i teraz właśnie zabieram się za nią. A druga rzecz to Joanna Bednarek i książka Próba. To taka historia, która się dzieje w troszeczkę takim chyba baśniowym, nie do końca prawdziwym świecie, ale za czasów PRL-u na jakimś blokowisku. Ja te czasy PRL-u lubię czasem wspominać tylko przez wzgląd na ich kolor, a nie, broń Boże, na ustrój polityczny, żebyście mieli tego jasny obraz i jasny przekaz. Bardzo jestem ciekawy, pięknie wydana książeczka, więc... Cóż, mamy co robić, Małgośku, więc... Ale mi się przykrzywiają. Więc co? Damy wam znać, jak nam te książki się podobają. Do zobaczenia. Cześć.
Dzień dobry. Jak widzicie, okulary odmówiły mi już posłuszeństwa. Przestały działać. Niestety jest niedziela, więc będę naprawiał je dopiero jutro. Natomiast jakoś udaje mi się czytać i kilka słów o książce Prawdziwe fałszerstwa Lidii Payne. Dla mnie to jest o tyle ciekawa książka, bo ja od zawsze fascynowałem się pewnymi manipulacjami, czy też pewnymi kłamstwami, w których my żyjemy. Mój tata opowiadał mi różnorakie historie, przede wszystkim dotyczące fałszerstw znanych malarzy, przede wszystkim też holenderskich. Nie wiem, dlaczego fałszerze upodobali sobie akurat ten kraj, ale to były fascynujące opowieści. Też jest taki film, on się nazywa Pojedynek oszustów chyba, bardzo, bardzo stary, o tym jak dwójka mężczyzn grała w szachy korespondencyjnie, wielkich mistrzów, nie wiedząc o tym, że grają tak naprawdę między sobą, bo jest pośrednik, który ich po prostu oszukuje. I w tej książce znajdziemy bardzo, bardzo wiele historii dotyczących manipulacji, może nawet kłamstw, ale takich z premedytacją, dotyczących na przykład właśnie obrazów, ale dotyczących też listów, fałszowanych listów Szekspira, które cieszyły się w pewnym czasie ogromną popularnością i ludzie zarabiali na tym majątek. Ale też znajdziemy sytuacje bliżej nas, dotyczące aromatów, dotyczące manipulacji filmów i to związanych na przykład z przyrodą. To jest książka, która nie jest napisana językiem dziennikarskim, reportażowym. Przynajmniej ja tak odbieram. Jestem ciekaw, jak to Małgosia wam będzie opowiadać. To jest książka naprawdę bardzo przyjaznym językiem napisana, ale mam wrażenie bardziej naukowa, bardziej precyzyjna, opisująca nie tylko samo zdarzenie fałszerstwa, ale też kontekst właśnie gospodarczy, polityczny, geograficzny. Powiem wam, że jest dużą przyjemnością jest czytanie tej książki dla mnie. No już nie mówię o tym, że to jest nasza ulubiona seria i jedno z ulubionych wydawnictw, więc zachęcam was bardzo, bardzo do sięgnięcia po tą książkę, dlatego że jest to bardzo, bardzo ciekawe i w tych dzisiejszych naszych czasach tym bardziej ta książka ma inny troszeczkę wydźwięk, bo sięgamy do historii tych fałszerstw, manipulacji, jakże nam dzisiaj doskonale znany. Pan Tomasz Duszyński, Glac, kraj Pana Boga. Ja się przez jakiś czas zastanawiałem, co jest takiego fascynującego w tych kryminałach, które dzieją się w latach 20., w latach wojennych, powojennych. I już wiem, one mają swój kolor, który mi po prostu bardzo, bardzo odpowiada. Te wszystkie szynki, te bary, te ciemne ulice. Ja słyszę, jak ta dorożka po tych brukowanych ulicach jedzie. Poznajemy tutaj w tej książce stosunkowo szybko naszych głównych bohaterów. Franca Koszele i Kleina. To są tacy śledczy, którzy muszą rozwiązać właśnie zagadkę porwania śmierci naszej głównej bohaterki Sabiny. Wszystko dzieje się w hrabstwie Kłodzko i wszystko jest duszne, wszystko jest intensywnie pachnie i ten język bardzo mocno przenosi. Jest bardzo kolorowy, bardzo obrazowy. Nie sposób też mi przynajmniej nie porównywać tej książki do kryminałów Marka Krajewskiego, tych kryminałów, które dzieją się we Wrocławiu, właśnie w Breslau. I one się bardzo różnią. Nie będę oczywiście oceniał, czy jedna jest lepsza, czy gorsza, bo zupełnie nie o to chodzi. Natomiast mają pewien mianownik wspólny. Bardzo pieczołowicie oddają obraz tego miasta, naszych bohaterów, tego, w jaki sposób oni spędzają czas, jak jedzą, co jedzą, dokąd idą i tak dalej.
Misternie zbudowana intryga, która naprawdę wciąga od pierwszych stron, bardzo przyjemnie się to czyta i bardzo chciwie się to czyta. Bohaterowie nie są przeźroczyści. Każdy z nich swoje na sumieniu ma. To dotyczy nie tylko tych naszych głównych śledczych, ale też powoli odkrywamy historię tych wszystkich ludzi, którzy wydawać by się mogło na początku nie będą mieli jakiejś znaczącej roli w tej całej intrydze, a jednak bardzo przemyślany kryminał. Oczywiście to jest jedna z części. Ja na pewno sięgnę po kolejną książkę tego autora, Zamieć, już sobie taką upatrzyłem. Również w tamtej książce, w Zamieci, mamy tych samych bohaterów, czyli śledczych Koszele i Kleina. Bardzo fajna rzecz, jestem w połowie i na pewno zaraz dokończę, bowiem bardzo, bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko się potoczy. Pani Joanna Bednarek, Próba. W opisie tej książki jest coś takiego, co może troszeczkę nas zbić z tropu, bowiem czytamy czas akcji, kwitnący PRL i zakwitający kapitalizm. Idealne socjalistyczne osiedle, na którym żyje się spokojnie i sennie, skrywa sekret z przeszłości. Ja na razie tego sekretu nie odnalazłem. Może dlatego, że jestem na początku tej książki. Na razie poznaję konstrukcję tego dziwnego dosyć osiedla, bo w tej książce wszystko jest trochę dziwne. Ten język jest inny. Czasami dublują się te słowa i trzeba chwilkę odczekać, żeby ten rytm troszeczkę poczuć i w tym rytmie czytać tą książkę. Natomiast na pewno jest to inna literatura. Ja przechadzam się z naszą bohaterką po tych wszystkich piwnicach, poznaję schematy, wedle których ci ludzie żyją, poznaje nowe słowa, które ona próbuje rozwiązać, o których próbuje się dowiedzieć trochę więcej. I takim kluczowym słowem jest amich, czyli dziecko, które kobieta urodziła niekoniecznie w związku z mężem, aczkolwiek z mężem żyje. To jest przyczynkiem, może mi się na razie tak wydawać, do pewnej tajemnicy i szukamy tych dzieci, szukamy pochodzenia tego słowa, a jednocześnie jest to powieść trochę surrealistyczna, trochę oniryczna, nie najłatwiejsza, ale wciągająca. Coś ciekawego. Będę czytał dalej i w podsumowaniu tego filmu wszystko wam o tych książkach opowiem. Dzisiaj witamy was w podsumowaniu tego vloga. Trochę nietypowo, ale jest piękna pogoda, piękne słońce, więc siedzimy sobie
na dworze, palimy malutki ogieniek, książki przeczytaliśmy, niektóre nie, to się od razu przyznaję, i opowiemy wam trochę o tym, czy nam się podobały, czy też nie. No, na sam przód. Na sam przód. Tak. Na początek oczywiście nasza książka, bo czujemy się trochę takimi rodzicami tej książki, a więc prawdziwe fałszerstwa Lydia Payne. No słuchajcie, przeczytaliśmy tych zbioru opowiadań, czy też zbioru faktów, które zostały przez niektórych ludzi sfałszowane, wypaczone, zmanipulowane, jest rzeczywiście dosyć sporo. I pewnie autorka tej książki musiała wybrać może te najważniejsze dla niej, bo na pewno takich rzeczy zdarzyło się wiele, wiele razy. Do puenty. Małgośku, które z opowiadań przypadło tobie najbardziej do gustu? Które zaskoczyło cię? Które na przykład obeszło obojętnie? Ja jestem z tych osób. Zacznę trochę od... Nie odpowiem troszkę na twoje pytanie. Zacznę od końca i właściwie od swoich jakichś takich, jak mówicie, od mojego słowotoku dolcinego. Ja jestem za tym, żeby na przykład, jak ktoś kupuje torebkę, to żeby kupić taką, na jaką go stać. Absolutnie nie jestem za tym, żeby kupować podrabiane rzeczy, bo przecież mamy taki duży rynek, możemy znaleźć torebkę za 100 zł, za 200, za 300, za 5000 też. Za 5000 możemy ją znaleźć i są też droższe. I nie chodzi o to, żeby komukolwiek imponować, tylko po prostu kupić to, na co ci stać. I to, co chcesz kupić, tak? Ale zmierzasz do tego, tego rozdziału o torebkach. Też, ale zmierzam generalnie do tego, że tutaj ta książka na samym początku pokazała arcyciekawą dla mnie rzecz, a propos tych podróbek. A mianowicie to, że czasami taki twórca podróbek, jakim był, nie powiem teraz nazwiska, bo nie chcę go przekłamać, był wynoszony też na piedestał i to mówię, on podrabiał podpisy Szekspira w XVIII wieku. I listy. Były listy, podpisy pod różnymi dokumentami. Tak. I to jest niezwykle ciekawa rzecz, że ta osoba i prace tej osoby są poszukiwane aktualnie. Mhm. I zobaczcie, to był człowiek, który zaczął podrabiać podpis Szekspira i dzięki dzisiaj jest postacią, która jest w tym świecie bardzo poszukiwana. Ale oczywiście, że tak. To są takie zaskakujące zwroty, tak? Tak, że oszust wywyższony jest do rangi artysty. Ale tak było z malarzami. Tak. Z Vermeerem, którego fałszerz, też nie pamiętam już nazwiska, którego fałszerz doszedł do takiej wprawy, że największe umysły, wtedy nie było, słuchajcie, takich badań bardzo takich chemicznych i tak dalej. Tam po prostu ktoś przyjeżdżał, brał lupę, patrzył na ten obraz i mówił: oryginał, fałszywka. Więc ten malarz, nawet jak był w więzieniu, to dostawał cały czas zlecenia od naczelników więzienia, od ludzi publicznych, żeby malować w danym stylu. Tak było też z obrazami, podróbkami Goi i tak dalej. No tutaj jest to o Warholu, bardzo mi się podobało. Na samiutkim początku była sytuacja taka, że po śmierci Warhola nagle zaczęły się odnajdywać jego prace. Przy czym musicie wiedzieć, że prace Warhola często były wykonywane przez jego asystentów, a on tylko sygnował je swoim nazwiskiem, więc ile było tego prawdziwego Warhola w Warholu? To są takie kwadratury koła i niezwykle ciekawe rzeczy. Albo to, jak wkręcili właśnie tego profesora, który był takim mocno zadufanym w sobie człowiekiem. On szukał skamielin. Pochodzących tam oczywiście sprzed tysięcy lat. I szukał tych skamielin i inni profesorowie mieli już dość tej jego buty, dumy, takiego nonszalanckiego. Chcieli przytrzeć mu nosa. Tak. I podrzucili na miejsce, gdzie on pracował, podrobione kamienie. Tak. On wydał na ten temat książkę, z kamieliny. On wydał na ten temat książkę, publikację. On się bardzo z tym obnosił, że znalazł coś takiego, a to potem zaczęło wszystko żyć własnym życiem. Jak się ta sytuacja skończyła i historia skończyła, to musicie sami sobie przeczytać. To, o czym opowiadamy teraz i wiele, wiele innych historii jest zawarte właśnie w tej książce. To jest mądra rzecz. Ja podczas swojej aktualizacji
mówiłem o tym, że dla mnie jest napisana językiem nie reportażowym, nie dziennikarskim, ale bardziej naukowym. Tak. Z takiej właśnie, Komar? Z takiego założenia analizy. Dlaczego tak się stało? Może nie jest do końca tutaj, nie jest tutaj wyjaśnione, ale rzeczywiście jest przedstawiony dosyć taki rzetelny zapis tych fałszerstw, okoliczności, osoby, które się ich dopuszczały, jak również ludzie, którzy oceniali później. Jak do tego doszło, że te fałszerstwa wyszły na jaw. Bardzo, ale to bardzo serdecznie wam polecamy książkę, nad którą objęliśmy patronat medialny. Mamy nadzieję, że będziecie się przy niej równie dobrze bawić, jak i my. No i dowiecie się czegoś nowego. I dowiecie się czegoś nowego i tym bardziej dowiecie się być może, co dookoła nas już jest zupełnie nieprawdziwe. Zostawiamy wam pod filmem link do zakupu tej książki i zachęcamy. Co tam, Małgośku, masz jeszcze? Chciałam pokazać, tak, miałam pokazać na samym początku, ale zapomniałam. Dostaliśmy 4 takie piękne broszurkowe książeczki, właściwie to są wiersze, pani Agnieszki Tarnowskiej, Uliczanka. Dostałam, akurat wzięłam tą z dedykacją, słuchajcie, Małgosiu, ta książka domaga się ciszy i koca. I to są wiersze, co czyli prawda, coś, co Małgośka lubi najbardziej. Znaczy, z naszej rodziny ja najbardziej lubię wiersze, to prawda. Słuchajcie, tak. Ale koc. Aha, tak, też. To zdecydowanie. Kocyk, tak. Ta dziewczyna pisze wiersze o ludziach bezdomnych. Te wiersze dotyczą ludzi bezdomnych. Jest to niezwykła inicjatywa, przepięknie wydana. Mhm. Jak dostaliśmy list od pani Agnieszki, to pani Agnieszka pisała, że tu nie wszystko jest dosłowne, że każdy wiersz można interpretować na swój własny sposób i na pewno zatopić się w czymś takim warto, pod tym kocykiem, z tą szklanką herbaty, może właśnie wyjść, bo ciągle o tym powtarzamy, z tej swojej strefy komfortu, która mówi, ach, tylko kryminały, ach, tylko reportaże, a może warto zobaczyć, trochę rozszerzyć oczy, otworzyć oczy i zobaczyć, że jest coś jeszcze innego. A nóż, widelec, będzie to coś, czym wy też się zainteresujecie. Tą książeczkę możecie nabyć na Allegro, więc jeżeli macie tylko ochotę zapoznać się z tymi wierszami, to jak najbardziej ja was do tego zachęcam. Dobra, to ja teraz przejdę szybko do książeczki, którą przeczytałem, czyli Tomasza Duszyńskiego, Glac, Kraj Pana Boga. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo mi się podobało. Ta intryga w pewnym momencie zostaje wywrócona do góry nogami. I mimo tego, że mnie coś tknęło, że może być taka sytuacja, to dalsza część książki poprowadzona jest w sposób mistrzowski. Panie Tomaszu, gratuluję przenikliwego umysłu i skonstruowania tych wszystkich intryg i rozwiązania równie pięknego, bohaterskiego i jakże odpowiedniego, jeśli chodzi o tamte czasy. Język przedni, zabawa przedni, sięgam po zamieć, a państwu polecam ten kryminał z Francem Koszelą i Wilhelmem Kleinem w roli głównej. No i ja mam jeszcze audio. Moje tak. audio, Uf. Czyli Aubena tak. Grabowska, rzeki płyną jak chcą. Mhm. Nie skończyłam tej książki. O. Myślę, że ta podoba mi się najmniej. Mhm. Czeka. O, dziękujemy, już Toleczko. Idziemy. Dziękujemy, tu właśnie, wiecie, bo mamy tatę u siebie, który piecze u mnie pyszny placek drożdżowy, tak. No i słuchajcie, ta książka na pewno najmniej do mnie trafiła, aczkolwiek tutaj wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o ten przepiękny styl pisania, bo on mnie tu ujmuje najbardziej. Same postaci, które są zawarte w książce, też tu wszystko ma swoje miejsce, swój czas, są te delikatne naleciałości historyczne. Ja jestem w tej chwili za połową. I dla mnie ona jest taka troszeczkę wolna. Rozwlekła? Czekam, nie powiedziałabym aż tak brutalnie, czekam na jakąś akcję. I na razie jeszcze czekam na jakieś wielkie wydarzenia. Tutaj jest tło historyczne, ale to też już mówiłam, nie będę się powtarzać. I nie ukrywam, że troszeczkę mi z nią wolno. To mi ale troszeczkę to wolno jest właśnie z próbą pani Joanny Bednarek. Ja tą książkę na pewno przeczytam do końca, ale rzeczywiście jest coś takiego w tej książce, że bardzo trzeba być skupionym. Nie można robić nic innego, bo traci się ten rytm, traci się tą oniryczność, troszeczkę gubi się wątek, więc muszę mieć więcej skupienia. Prawdopodobnie jak wsiądę jutro do pociągu, to będę ją sobie kończył dalej. No i to tyle.
Pamiętajcie, książka Prawdziwe fałszerstwa Lidii Payne pod naszym patronatem jest już w księgarniach, więc bardzo Was mocno zachęcamy. Tak. Jak i w ogóle zachęcamy Was do czytania. Jak zwykle. Cokolwiek czytacie, po prostu czytajcie. Pożegnamy się z Wami. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. I korzystajcie z pięknej pogody. Cześć. Cześć.